Tytuł płyty Nowa estetyka sugeruje pewien sposób odbioru, nastawiony bardziej na warstwę estetyczną filmu niż na przekaz w nich zawarty. Oczywiście oczywiście tego nie da się przeprowadzić w sposób sztuczny. Nie może być tak, żeby patrzeć tylko na estetykę, nie interesując się treścią, tym, co będzie dalej. Gdyby tak było, że obrazy filmu czy jego dźwięki bardziej zwracały na siebie uwagę niż na treść, byłby to błąd w sztuce. Filmy, które są utrwalone na tej płycie, tego błędu się ustrzegły. Ale mamy do czynienia z dwiema różnymi sytuacjami. W filmie fabularnym, który możemy tu zobaczyć, estetyka jest podyktowana przez pewną szczególną sytuację komunikacyjną. Natomiast w filmie animowanym ona jest jakby naturalnie zrośnięta z językiem, przyzwyczajeniami autora. Zacznijmy od tego filmu fabularnego. To jest film pod tytułem Gry uliczne, zrealizowany w 1996 roku przez reżysera Krzysztofa Krause. I ten film wynikł z takiej podwójnej intencji. Z jednej strony społecznej, z drugiej strony osobistej. Ta intencja społeczna wiąże się z tematem filmu. To jest historia Stanisława Pyjasa, studenta polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w 1977 roku, mając wtedy 24 lata, został zamordowany za działalność opozycyjną. I film rekonstruuje tę historię, dziś właściwie do końca niewyjaśnioną. Współscenarzystą filmu jest dziennikarz Jerzy Morawski. Autorzy starają się bardzo precyzyjnie odtworzyć fakty, trochę tak, jak gdyby sami prowadzili taką działalność dziennikarsko-śledczą. Dziś wiemy, kim był jeden z przyjaciół Stanisława Pyjasa, współpracownik Urzędu Bezpieczeństwa o pseudonimie Ketman. Wtedy jeszcze nie było wiadomo i w filmie podejrzewany jest oto fikcyjny polityk, senator Makowski. Słucham, szukam właściciela. Szefie, telewizja. Dzień dobry, jesteśmy z warszawskiej telewizji. Robimy film o pana firmie. O mojej firmie? Tak, o pana dawnej firmie, SB. To jakaś pomyłka, proszę do biura. Ale to jest jedna strona filmu. Ma on też taką swoją drugą stronę, właśnie komunikacyjną, wynikłą z osobistej intencji autora, Krzysztofa Krause. Jedna z postaci filmu, właśnie ten senator Makowski wspomniany, mówi w pewnym momencie, że kiedy oni, ci studenci krakowscy przed laty, zaczynali działalność opozycyjną, wiążącą się wtedy z autentycznym niebezpieczeństwem, czego Pyjas najtragiczniej na sobie doświadczył, zauważyli, że znajomi zaczęli przechodzić na ich widok na drugą stronę ulicy. W pewnym programie telewizyjnym mówiącym o historii tego filmu, Krzysztof Krause zwierzył się, że on też, jak zaczął o tym myśleć, stwierdził, że należał wtedy do ludzi, którzy przechodzili na drugą stronę ulicy. A Stanisław Pyjas był jego rówieśnikiem, też urodzonym w 1953 roku. I Krzysztof Krause skonstruował ten film tak, jakby chciał uchronić dzisiejszych odbiorców przed takim grzechem zaniechania, obojętności, odpędzić od siebie tę dawną winę. W związku z czym skierował ten film do ludzi dwudziestoparoletnich. Zupełnie w Amsterdamie. Nowy rok, złote buty, dziewczyna. Podeszła do mnie. Polizała mnie w ucho i wyprowadziła. Tak było. Młody dziennikarz jednej z prywatnych stacji telewizyjnych, grany przez Redbada Klinstre i jego kamerzysta, grany przez Roberta Gonerę, nie tylko są głównymi postaciami filmu, ale jak gdyby narzucają jego sposób opowiadania, tempo narracji, które jest tu przyspieszone.